Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie. Wszystkich gorąco pozdrawiam, moich słuchaczy. Proszę Państwa, bardzo, ale to bardzo dziękujemy za wsparcie, jakie dostaliśmy od Państwa. Dziękujemy za kupowanie przewodnika poza światach. Państwa hojność jest naprawdę cenna. To tylko 6 zł, a Państwo potrafią przysłać i 300, i 400 zł. Bardzo, bardzo nas to cieszy. Zwłaszcza, że ostatnio byliśmy na akcji, tak można to powiedzieć, dzięki Państwa funduszy wsparcia. Udało się z ramienia naszego stowarzyszenia pojechać do Rewala i spotkać się z matką zaginionego Andrzeja Ziemniaka. Andrzej Ziemniak zaginął 19 lat temu. Zniknął z ośrodka szkolno-wychowawczego w Rewalu. Proszę Państwa, ja o tej sprawie już mówiłem. Nakręciłem jeden film, gdzie można go na YouTubie obejrzeć. Teraz właśnie nakręciliśmy już kolejny film z naszych poszukiwań w byciu w ośrodku. Bardzo, bardzo emocjonujący, bardzo wzruszający film. Poruszający. Proszę Państwa, no, mama Andrzeja zgodziła się do kamery rozmawiać o tym wszystkim. Proszę Państwa, nawet po 19 latach emocje, jakie targają tą osobą, to jest nie do opisania. To wszystko razem, co tam przeżyliśmy w ciągu zaledwie 2 dni, było niesamowite. I okazało się, że dokonaliśmy w ciągu 2 dni więcej niż policja i ktokolwiek zrobił w ciągu 19 lat. To niesamowite, proszę Państwa. Ale takie było nasze działanie. Kiedy weszliśmy na ośrodek, kiedy po nim chodziliśmy, przedstawiała się, że jest matką. Niekoniecznie chcieli z nią rozmawiać, ale kiedy zobaczyli, że wspierają stowarzyszenie, że my jesteśmy z emblematami, przedstawiliśmy się, od razu się otwierali. Każdy chciał mówić, każdy chciał pomagać. Chociaż każdy na swój sposób mówił co innego. To też dziwne. Ale to wszystko będzie w filmie. W każdym razie, proszę Państwa, dokonaliśmy niesamowitych rzeczy. Pojechaliśmy na policję, rozmawialiśmy z kryminalnymi, prowadzącymi. Tam też zamienia stowarzyszenia. Oni byli bardzo zdziwieni, wręcz poruszeni, że jakieś stowarzyszenie wzięło, ale przecież wszystko idzie w dobrym kierunku. 19 lat i wszystko idzie w dobrym kierunku? A kiedy dojdzie? Proste pytanie matki. Stąd bardzo emocjonujące to wszystko jest. Proszę Państwa, ten cały pobyt, ten film, który zrobiliśmy, to, co się wydarzyło, to Państwo zobaczą na filmie, to jest niesamowite. Ile zaskakujących rzeczy się wydarzyło, ile dowiedzieliśmy się rzeczy. Ba, mało tego, podczas pobytu okazuje się, że policja gdzieś tam dalej znalazła 2 ciała, 2 szkielety. Poruszenie, przerywamy akcję, trzeba jechać na policję. Dlaczego nie ma informacji? Trzeba się dowiedzieć. Bo może to są ci zaginieni, bo to same szkielety przy budowie mostu znaleźli. Jedziemy na policję, okazuje się, że są to szkielety sprzed wojny. Emocje opadają. Matka jest poruszona. Co chwila płacze. Co chwila wzruszenie sięga zenitu. Dlatego film, kiedy występuje w tym filmie, kiedy mówi, jest też taki poruszający. Ona nie może mówić do kamery. Proszę Państwa, 19 lat i nadal targają emocje. I to dzięki Państwu mogliśmy tą akcję zrobić. Nie wzięliśmy od tych ludzi złotówki, a pobyt 500 zł. Przecież nikt nas nie zakwateruje z powodu tego, że jesteśmy ze stowarzyszenia. Benzyna około 400 zł. No, nie wspomnę o jedzeniu, o wielu innych rzeczach, tak? Więc to wszystko poszło z naszych, właśnie z Państwa pieniędzy, datków, za które bardzo, bardzo serdecznie w imieniu tej rodziny dziękujemy, a takich poszukiwań mamy jeszcze parę. Proszę Państwa, a propos poszukiwań, jeszcze muszę tu powiedzieć jedną historię. No, trochę prywaty trzeba zawsze tu wrzucić, ale szukaliśmy Fabiana Zydora. Jest o tym zrobiony także film na internecie. Dowiedzieliśmy się, że zaginął. Tam jest wszystko opisane.
Próbowaliśmy coś zrobić, pomóc, skontaktowaliśmy się z matką. Była bardzo przejęta, chciała, abyśmy to prowadzili. No niestety niesprzyjające warunki. Wielu ludzi nie chciało z nami rozmawiać. Tam się działy różne dziwne rzeczy. To się wszystko przeciągało. No a też trzeba było zebrać fundusze, żeby pojechać. I raptem, kiedy sprawa się zaczęła robić medialna, pojawiła się jakaś firma detektywistyczna. Jakaś firma, nawet nie jakaś znana, po prostu firma. Która, dzwoniąc do matki, powiedziała, że potrzebuje wszystkich jakichś informacji, bo oni są gotowi pomóc. No więc matka uwierzyła, że firma detektywistyczna, że będzie fajnie, że będzie pomagał. Napisali do nas maila, że oni pracują nad tym i co pan na ten temat wie? Proszę państwa, już samo to nie podobało mi się. Jest jakaś profesjonalna firma. Poszukuje zaginionego chłopaka. Jeżeli chcą ode mnie wiadomości, to powinni zadzwonić, spotkać się, przyjechać. Ależ nie, oni wysyłają takiego maila. Proszę nam powiedzieć, co pan wie. Nie powiedziałem, bo nie miałem ochoty. I co się okazuje? Proszę państwa, ci ludzie tą biedną kobietę skasowali na 20 tysięcy. Oddała wszystkie pieniądze, jakie miała. A która matka nie odda? Wszystkie, które miała, być może na czarną godzinę odłożone. A firma nie zrobiła nic. Parę jakichś paragrafów zmieniła, że z zaginięcia przerobili to na być może zabójstwo. Poza tym nie zrobili nic. I tak jak byli, tak już ich nie ma. A 20 tysięcy poszło. I kto kogo szukać i kto kogo za co winić? A my tu ze stowarzyszenia borykamy się, jak znaleźć 500 zł. Liczymy na państwa pomoc, bo nie chcemy od tych ludzi brać pieniędzy, bo wiemy, że ich też na to nie stać. Tu wyrywają 20 tysięcy i żeby coś jeszcze zrobili. Nic. Tak, proszę państwa, to wszystko działa. No ale zmieńmy temat. Teraz może trochę o czym innym. Proszę państwa, absurdów nie brak, tak? Ja zawsze mówię, że zawsze trzeba jakiś wynaleźć mały absurdzik. No więc wynalazłem absurd. Też nie wiadomo, jak to nazwać. Głupotę. Różnie możemy do tego podejść. Otóż jest pewna miejscowość, w której budują się domy. Może nie aż tak dynamicznie, ale rozwija się. No i jest koniec tej miejscowości, więc myślano, jaką zrobić ulicę i zrobiono ulicę pod nazwą Końcowa. No bo dotąd dochodzi, prawda, ta miejscowość jest ulica Końcowa. Ale okazało się, że zaczęto dalej też budować domy i zaczęło się to rozwijać. No i teraz jak to Końcowa, to nie jest koniec. No to trzeba ulicę zmienić, ale ta ulica długa. Zmieniaj teraz dowody, adresy. Jak to zrobić? Ktoś się pyta, kto wymyślił, że to ulica Końcowa? No jakiś radny wymyślił, że to ulica Końcowa. Dlaczego, pada takie pytanie na sesji, dlaczego nie przewidziano, że się będzie miasto, czy ta miejscowość rozwijać? No bo nikt nie przewidział, że pójdzie w tamtą stronę. A w którą stronę miało iść? I do tej pory trwa spór. Tam już nowe ulice powstały, a to jest ulica Końcowa. Właściwie mogłoby tak pozostać. Ale trochę nie pasuje, bo Końcowa się zaczyna robić w centrum tego miasteczka. Ot, niepomyślenie, nieprzemyślenie, ale jak to u nas. Jest pomysł, robimy, działamy, a potem się zastanawiamy, że przecież coś może być jeszcze potem. To takie działanie. Róbmy to dzisiaj, jutro nas nie interesuje. No i tu to pasuje. Tylko, że to przysłowie, że i tak, jakby jutra miało nie być, nie działa. Bo jutro będzie, powstaną nowe domy i nowe ulice. Zrobiono także ulicę krzywą. No bo ulica jest krzywa. Ale okazało się, że ją można wyprostować. Bo dziwnie zachodzi i samochody źle jeżdżą, no więc trzeba by ją wyprostować. Zwłaszcza, że jest gdzie ją wyprostować. To teraz okazało się, że nie będą prostować ulicy, bo ona nazywa się krzywa. I raz, że wyprostowanie ulicy są pieniądze, a zmienienie nazwy i dowodów kolejne pieniądze. No bo jak? Ulica prosta jak drut, a nazwa krzywa. No i takich, proszę państwa, absurdów
jeśli chodzi o ulicę, można spotkać wiele. Proszę Państwa, ja mówiłem już trochę o szaleństwie zakupowym, bo już właściwie mamy w poniedziałek pierwszy dzwonek, tak? Już mamy szkołę, a więc dzieci trzeba doposażyć, prawda? Dzieci trzeba ubrać. No i szaleństwu nie ma końca, a różne ciekawe, prawda, promocje, oczywiście w cudzysłowie, rzucają czasem na kolana. Kiedy kupisz 10 zeszytów, ołówek dostaniesz darmo. Proszę Państwa, ołówek kosztuje 80 groszy. Ja nie wiem, czy ja chcę kupić 10 zeszytów, żeby dostać ołówek za 80 groszy. Jedna firma poszła nieco dalej. Ładna reklama dziecka. Jeżeli u nas zrobisz zakupy dla swojego dziecka szkolne, nakarmisz się. No, ciekawostka. Każdy myślał, że pewnie część pieniędzy pójdzie na, nie wiem, dożywianie dzieci, jak ta słynna była akcja pajacyk. No więc każdy chciał być dobry i poszedł kupować rzeczy. No, wesprzemy tą akcję, ale co się okazało? Ależ nie, a skąd? Ale to nie tak. No to jak? No to tak, że jak kupisz tornister, tam różne rzeczy, kwota przekroczy 200 zł, czy ile, dostaniesz taki voucher, ty do restauracji, którą sobie wybierzesz na mały lunch. No ale dopiero dowiadujesz się o tym, kiedy zrobisz zakupy. I teraz co? Oddajemy zakupy? Nie wiadomo, jak oddać, oni nie chcą zwrócić. No kolejny koszmar. A napis jest taki ładny, jest takie dziecko. Jeżeli u nas zrobisz zakupy dla dziecka, wyposażysz go do szkoły, to się najemy. To się najesz? Czy nie będziesz głodny? Więc każdy myślał, że to jest jakaś akcja. No i okazało się, że facet, który to zrobił, akurat mój znajomy, dostał voucher na mały lunch. Oczywiście zrobił te zakupy, wziął ten voucher, tak to się nazywa, poszedł do jakiejś wybranej tam knajpy na mały lunch. Zakupy zrobił za 280 zł, a lunch dostał, który byłby warty może 15 zł. Była kawa, był mały rogalik, była woda do kawy, bo to było takie małe espresso i malutka czekoladka. No, koń się uśmiał, aż prawie nie rozłożył się na podłodze. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim za wsparcie. Tak, ja będę cały czas o tym mówił, bo to dzięki Państwu my możemy działać i pomagać. Zaraz w poniedzieli będzie film o tym, jak pracowaliśmy nad Andrzejem Ziemniakiem. Sprawa jest rozwojowa, w toku. Ale pewnie zrobimy kolejny film, kiedy będzie finał. Natomiast chcemy pokazać, jak nasza praca wygląda, żeby Państwo wiedzieli, że my pracujemy. Ostatnia część tego przewodnika poza światach jest cały czas do wzięcia, do kupienia, ale i pozostałe są też do wzięcia. To tylko, proszę Państwa, 6 zł, ale jakże cenne 6 zł. Na razie przerwa będzie w tych przewodniku poza światach, ale potem ruszą następne części. Także zachęcam Państwa. To takie wsparcie, to taki datek. A może Państwo w ogóle chcą, prawda, wesprzeć nas? Będziemy bardzo mili. Mamy jeszcze wiele spraw poszukiwawczych, które trochę nam wiszą. A nie możemy być jak tamci, wyrwać 20 tysięcy i nic nie zrobić. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, dziękuję i do za tydzień.